Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, oglądacie kolejny odcinek programu Wokół Pudła, a siedzicie na kanale Painting Machine, tak. Co dzisiaj obejrzymy? Dzisiaj będzie unboxing Warhammera Wyspy Krwi. To jest właśnie zestaw z Warhammera Fantasy Battle. Dużo osób właśnie prosiło mnie, abym pokazywał coś jeszcze z Battla. Głównie było dużo właśnie chętnych do Battla na raport bitewny. Znaczy było dużo właśnie zainteresowania, aby nagrać jakiś raport bitewny z Warhammera Fantasy Battle. Ja wam powiem, że na Warhammerze Fantasy Battle znam się tyle, co na jakiejś, nie wiem, fizyce nuklearnej, czy na czymś tym jakieś, wstać tu jakieś mądre słowo, bla bla bla. Tak, ja jestem jedynie graczem Warhammera 40 tysięcy, kiedyś znałem sobie jeszcze Władcę Pierścieni. Władca Pierścieni podoba mi się właśnie kiedyś o wiele bardziej od wszystkiego, ale później zakochałem się w Warhammerze 40 tysięcy. Ale żeby już nie przedłużać, Warhammer Wyspa Krwi jest to zestaw startowy do gry Warhammer Fantasy Battle, tak jak już tu mówiliśmy na początku. Jest to zestaw przeznaczony dla dwóch graczy. W środku znajdziemy dwie armie, elfów oraz skavenów. Podręcznik w języku polskim. I tak, ten zestaw zawiera dwie armie starannie wyrzeźbionych figurek Citadel wraz z zasadami, kostkami i szablonami potrzebnymi do gry. Farby i klej nie stanowią części zestawów, figurki nie są pomalowane. To tak mówię, oczywiście dla niektórych ta informacja wyda się oczywista, ale ja wolę to dodać, ponieważ później jest dużo, naprawdę dużo nowych osób, które chciałyby zacząć zabawę z jakimkolwiek Warhammerem, czy to 40, czy to Fantasy Battle. I jest dużo właśnie takich pytań, czy w zestawie są farby, czy jest skalpel, czy są jakieś pilniczki. Tutaj macie informacje, co dokładnie zawiera pudełko. Tak, 32-stronicową broszurę, pierwsze kroki, 200-stronicowy kolorowy podręcznik. Podręcznik jest w języku polskim, przypominam. Ops. Tutaj trochę wyszliśmy z kadru. Kostki, szablony, dwie miarki. I tak, ponad 70 starannie wyrzeźbionych figurek. To jest tak, książę wysokiego elfu, wysokiego rodu na gryfie. Uważam, że to jest bardzo piękny model. Jako zamierzam nad nim trochę sobie posiedzieć. To już ja wam tego nie będę czytał tak ząb w ząb, no bo sami możecie sobie zapauzować, przeczytać albo wejść na stronę internetową i dowiedzieć się, co dokładnie zawiera ten zestaw. Przejdźmy do zawartości tego zestawu. A tak oto wygląda ten starter tuż po wyjęciu z pudła. Tutaj muszę was przeprosić, niestety no, nagrywam o bardzo późnej porze i mam tutaj bardzo marne światło. Znaczy, światło jest dość dobre, tak jeżeli chodzi o malowanie, granie i tak dalej, ale niestety to nie jest to jakieś dobre światło dla kamery i to traci jakość piorunująco. I przepraszam was, jeżeli na filmiku nie będzie widać detali bitsów. Ale wracając do tematu, w zestawie mamy 5 wyprasek plus jedną dodatkową z tak zwanym template'ami, czyli znacznikami. Tutaj mamy wybuch, duży wybuch i tak zwany flamer. Kostki do gry. Dwie miarki calowe. O, widzicie, już kamera nawet włączyła mi latarę, bo wykryła, że coś nie tak. Bardzo ładnie i dobrze zapakowany, mamy tutaj podręcznik do Warhammera Fantasy Battle, plus broszurę mówiąc o tym, jak możemy zacząć w ogóle zabawę z Warhammerem Fantasy Battle. Jedynie czego mogę się przyczepić, znaczy o co mogę się przyczepić, to tutaj mamy jedną wtopę, bo wszystko mamy w języku polskim, a łatki odnośnie zasad mamy w języku angielskim, tak. O co chodzi z łatkami? Jeżeli są jakieś nieścisłości, na przykład jest jakaś zasada mocno niejasna, umowna, albo trochę nagięta, no to tutaj Games Workshop wydaje różne takie łatki, erraty, faki. To jest dostępne po prostu w PDF-ie, nie trzeba za to płacić.
Ale no cóż, polscy odbiorcy, którzy nie znają języka angielskiego, będą mieli problemy tutaj z tymi łatkami. Zobaczmy, jak prezentują się Beatsy. Tak, tutaj niestety jakość nagrania mocno spada i nie załapię tutaj detali. Ja bym to wolał nagrać przy świetle dziennym. Tutaj trzeba byłoby w ogóle poczekać do następnego dnia i nagrać to w normalnym świetle dziennym, żeby tutaj wszystko ładnie złapało, wszystkie detale i szczegóły. Ale ja niestety nie mam czasu, jestem teraz mocno zawalony robotą, bo jak to wiecie, prowadzę studio malarskie. Zajmuję się właśnie malowaniem tych figurek i zresztą sami spójrzcie. To wszystko jeszcze jest do pomalowania, to jest masa roboty i nie mogę sobie pozwolić niestety na takie czekanie, ponieważ za ten zestaw też będę musiał się zabrać. To jest taka krótka informacja. Wracając do tematu, jest to zestaw startowy, taki wprowadzający nas w świat Warhammera Fantasy Battle. Zestaw kosztuje tutaj w sklepie właśnie w Crazy Dwarfie 250 zł, bardzo polecam zakup. To jest taki zestaw początkowy, tutaj nie ma, że jakby to powiedzieć, skomplikowanych rzeczy, jeżeli chodzi o montaż tych figurek i sklejanie. Całość polega jakby na metodzie dwóch połówek, jak to ja tak mam takie swoje własne wyrażenie, metoda dwóch połówek. Czyli mianowicie mamy tutaj połówkę jeźdźca i przyklejemy ją połówkę A do połówki B i to jest cały model. To jest bardzo fajnie przemyślana rzecz dla osób, które nie są jeszcze zaznajomione z sklejaniem modeli, z malowaniem modeli. I to jest takie właśnie wprowadzenie, bo następne zestawy, jakie kupicie sobie, na przykład będziecie kupywać sobie elfów w pudełku albo skavenów oddzielnie w pudełku, jakiś inny oddział, zauważycie, że tu już nie ma praktycznie tej zasady dwóch połówek. Oddzielnie na przykład przyklejacie główkę, rączkę, broń, wybieracie sobie jaką broń w ogóle chcecie mieć i to jest bardzo fajne, tak? Ale tu jest akurat fajnie wszystko przemyślane, bo to jest taki wstęp, a jakby to było właśnie tak, że wszystko byłoby oddzielnie, jakby to było w ten sposób zrobione, no to nowi gracze mogliby się od tego trochę odbić, tak? Bo nie każdy musi mieć taką anielską cierpliwość, aby wszystko sklejać. Na koniec jeszcze postarałem się zrobić kilka ujęć tutaj tego księcia elfów na Gryfonie. Na Gryfie. Sam ten lord jest bardzo złożonym modelem, jest bardzo fajnym modelem i jest bardzo dużym modelem. Tutaj tak dla przykładu zobaczymy. No tutaj porównajcie sobie tego jednego małego pamperka z tym wielkim gryfonem. Dlatego jest to bardzo fajny, atrakcyjny zestaw. Polecam. I cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że gracze Warhammera Fantasy Battle wybaczą mi takie lekkie niedociągnięcia, ale tak jak już Wam tłumaczyłem, ja ni w ząb nie znam się na Warhammerze Fantasy Battle, ale tutaj postanawiam właśnie z ręką na sercu trochę ten problem właśnie mojej znajomości z Warhammerem Fantasy Battle i trochę tej wiedzy nadrobić. A więc mam tutaj dla Was, moi mili widzowie, takie pytanie. Jaką armię mi polecacie do Warhammera Fantasy Battle? Bo przewiduję, może zacząć zbierać sobie Warhammera Fantasy Battle. Ja myślę sobie na początek o armii Imperium. Nie wiem, co o tym sądzicie. Proszę, dajcie mi znać w komentarzu. Imperium mi się podoba, ponieważ ja mam fioła na punkcie średniowiecznego uzbrojenia. To raz i dwa. To jest coś takiego, właśnie te modele mają coś takiego, że ja jestem malarzem i te modele podobają mi się bardzo mocno wizualnie, ponieważ to nie jest jakiś skomplikowany model, to nie jest jakieś hucha huchi, ale cóż, ale to są właśnie takie małe modele, które mają w sobie ogromny potencjał malarski, tak? Bierzemy sobie nieskomplikowanego pamperka, a nie wiadomo, co możemy z nim zrobić. To mi najbardziej imponuje. Ale możecie mi w komentarzach opisać na przykład jakieś tam armię, powiedzmy, Lizardmenów, Chaos, co po prostu Wam duszy gra, tak? I możecie coś polecić od serca, jaką armię mógłbym sobie zbierać w Warhammer Fantasy Battle. Na przykład jeżeli chodzi o modele, co jest fajne we Fluffie, w jakiejś armii, w zasadach. I prosiłbym Was o takie polecenie czegokolwiek.
bo bardzo mocno się zastanawiam nad jakąś armią, ale mi się po prostu wszystkie armie podobają i nie mogę się zdecydować na tej jednej. Tak, to byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Was zapraszam do subskrybowania i udostępniania mojego kanału. My zobaczymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!